Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 2. I tym razem wracam z Pitousem. W ogóle podstawiałem jakieś rzeczy, w sensie jakieś łuki, jakieś miecze. I nagle się okazało, że mam 1000 golda, to całkiem sporo jak na fakt, że też dużo z tych rzeczy no nie sprzedałem w sumie, więc całkiem nieźle się tutaj interes kręci, więc o! Co? Ja mam taką tendencję do wyrzucania rzeczy, to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, bo jeżeli w pewnym momencie wyrzucę jakąś rzecz przypadkiem, nie zauważę tego, a mogło się już tak stać z 1000 razy, nie zauważę tego, że wyrzuciłem, o nie, zapis zepsuty? Chyba wolny zapis, kurde, free zapis, a to trzeba resetnąć wtedy kompa, gościu, to w następnym odcinku będzie, a bo ja od poprzedniego ze 3 dni temu to pewnie nie resetowałem jeszcze kompa, więc jak zapis ma być normalny. Dobra, mamy Pitos, idziemy tutaj, 200 golda, to teraz kurczę jak nic, no. Stój! Kto idzie? Swój czy wróg? Ja swój. Swój. Każdy tak może powiedzieć. Nie znam cię. Czego tutaj Po szukasz? co pytasz? Spójrzmy. Jest... A... Nie myśl... Al... Dobrze. Tu jest twoje Chyba nie ma złoto. innego wyjścia. Dzięki! Witamy w Musimy naszych dać ścianę. skromnych progach. Jeśli chcesz do nas dołączyć, to mam dla ciebie złą wiadomość, chłopcze. Kapitan wypłynął w rejs, a tylko on decyduje, kogo przyjmie Ostatni się do piękny załogi. rejs. Ale możesz tu zostać do jego powrotu, jeśli nie będziesz sprawiać kłopotów, rzecz jasna. Kurde, nie uda się. Mam kamerę źle. Chciałem F kliknąć to pay respect, no. Ale zepsułem. A mogłem ka... Ja też jestem debilem. Bo mogłem po prostu tak zrobić, kurwa. Czekaj. Co jest grane? Ej! Ty, no... A, w tą. Dobra. God damn it. Oj, Pepega, cień dzisiaj. Dobra, możesz mnie w walce mnie szkul. Walce. Możesz mnie podszkolić w walce? Pewnie, czemu nie? Boka. Ucz mnie. Kusze są fajne, ale my chyba zbieramy, żeby się nauczyć. No nie wiem, na coś tam Chcę zbieraliśmy z dołączyć do 20 chyba waszej grupy punktów, nie? abordażowej. Witam w mojej grupie. Przyda nam się dodatkowe ramię, kiedy będziemy walczyć z bandytami. Jak Poniosą mnie trochę z tym powiedziałem, weź podwyższaniem jednego z monitora. chłopców i wykurz bandziorów zwierzy. Ale już to zrobiłeś. Mogę wam jeszcze jakoś pomóc? Od wielu dni czekamy na drewno potrzebne do budowy palisady. Malcolm i Owen powinni byli dostarczyć je już dawno temu. Obóz drwali nie jest zbyt daleko. Nad jeziorem leżącym w kotlinie na południowym wschodzie. Powiedz im, że czekamy na drewno. Nie, czekaj. Powiedz to Owenowi. Malcolm jest mało wiarygodny. Gdzie jest to? Kawałek na południowy wschód. Nieopodal. Południowy wschód, ale gdzie jest kurwa południowy wschód? No nie, według mapy północ powinna być do góry, południe powinno być na dole. Wschód powinien być na prawo, a zachód na lewo. Czyli południowy wschód to lewo, to w lewy róg, prawy, znaczy w prawy dolny róg. Czyli stąd co przyszliśmy. W jakiejś kotlinie. Nawet nie wiem, kurwa, co to jest kotlina, słuchaj, Henry. Ja bym ci z chęcią naprawdę pomógł, ale nie wiem. Mogłeś mi być na mapie, mi... To było takie fajne, jakby właśnie na mapie zaznaczała. To jest w ogóle fajny pomysł, jak tworzysz grę. Albo jakiś ten, to żeby ktoś ci update'ował ciągle mapę, czyli na przykład no nie, że nie masz mapy, nie? Tylko masz jakby pustą kartkę i on mówi, no gdzieś tu będą, nie? Te rzeczy i tak powoli to update'ujesz tą mapę. To już. To było fajne nawet. Powoli odkrywasz nowe Gdyby to rzeczy. zależało Pirat, od nas, ale to masz prawo zajebisty byłoby miecz. inaczej. Ale jak masz na imię Tak to Pirat, się to raczej potrzymało. pewnie Zmienił nie ma stąd tak. za dużej ilości To duża interakcji. tajemnica. Dawaj tu piwo. Naprawdę w to wierzysz? Rura. Ale se pociągnę z Nie rury. mów, że to nieprawda. Mocno? W tej gierce? Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. O, ja Nie nie umiem mów, że pływać. to O, dobra. nieprawda. Normalnie chyba umiem, ale. Ja nie wiem. Ostatni raz pływałem z
Z 10 lat temu. Ja już umiałem. Pewnie to się nie zapomina. Pewnie jak z jazdą na rowerze, jak już się nauczysz, nie będziesz, kurwa, coś mam z głosem dzisiaj. Tragedia. Jak z jazdą, o Garrett, jak z jazdą na rowerze, jak już się nauczysz, to już kurwa ciężko zapomnieć. 30 lat później wejdziesz na rower i się nie wypierdolisz raczej. Jeśli masz na coś ochotę, najlepiej zwróć się do mnie. Mam tu wszystko, czego mógłbyś potrzebować. Wino, broń i sporo innych rzeczy. Jeśli jednak szukasz dobrego trunku, lepiej zgłoś się do Samuela. Kim jest Samuel? Kim jest Samuel? To nasz gorzelnik. Rezyduje w jaskini przy plaży. Nie trudno do niego trafić. Po prostu podążaj cały czas na północ. Radzę zrobić mały zapas grogu. Chyba. Aha. Niektórzy chłopcy nie są zbyt przyjaźni w stosunku do nowych, że chyba się tak wyrażę. Chyba, że po prostu słońcem mam patrzeć, gdzie jest wschód, a zachód. No ale no nie widzę, żeby tu było słońce. Aktualnie. Skąd bierzesz swoje towary? Skąd bierzesz no swoje ciekawe, towary? Skąd pirat Skip może brać. Przynosi je z Korinic, gdzie Skip czasami bywa. Do niedawna sprzedawał je bandytom. Ale od czasu, gdy toczymy z nimi wojnę, wszystko trafia do mnie. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Co jest na temat bandytów? Najlepiej zapytaj o to Skipa. Ale my często się z nimi kucka, kontaktował, więc powinien sporo wiedzieć o tych draniach. Greg rozkazał ostro reagować na pojawienie się choćby jednego bandyty w tym rejonie. Powinien być mądrzejszy. A ten wasz kapitan, jaki on jest? Wszystko poznaliśmy. Jaki on jest? Twarda z niego sztuka. Oj. Bez dwóch zdań. I skąpy jak diabli. Pozwala naszemu skarbnikowi, Francisowi, płacić nam tylko tyle, byśmy się nie zbuntowali. A kiedy któryś z nas zdobędzie coś naprawdę cennego, Greg przywłaszcza to sobie. Kiedyś zabrałem kompas z królewskiej fregaty. A Greg, rzecz jasna, odebrał mi go. Nech, pewnie go gdzieś zakopał, jak resztę swoich skarbów. Nikt mi o tym nie mówi. O. Gdzie Greg mógł zakopać kompas? Greg powiedział mi, że w ten kompas zaglądała sama śmierć, a potem mnie wyśmiał. Coś jeszcze? Wzdłuż południowego wybrzeża ciągnie się plaża, do której można się dostać wyłącznie drogą morską. Podobno często widywano na niej Grega. Może tam uda ci się coś znaleźć. Kiedyś sam się wybrałem w te rejony, ale za dużo tam potworów. No, jeśli chcesz mimo wszystko zaryzykować, no nie zapomnij wziąć kilofa. Co możesz pytać? Greg mianował go zastępcą na czas swojej nieobecności. Niestety, Francis w ogóle nie sprawdza się w roli kapitana. Nie potrafi nawet ściągnąć Morgana z łóżka. Tylko Henry i jego chłopaki w ogóle coś robią. Reszta obija się zamiast pracować. Mam nadzieję, że Greg szybko wróci i porozstawia towarzystwo po kątach. Nie mów mi takich rzeczy. Jakieś wieści. Od kiedy Greg zniknął, co jest mój nic gardło tu się nie dzieje. To tutaj pokaż musimy... Kurczę blaszka. Oj. Kurwa. Przysięgam, że w tej grze jest tylko i wyłącznie jeden miecz na zręczność. Po co ja w tą zręczność szedłem? Bo ja myślałem, że zręczność to będę mógł strzelać z łuku, a tu się później kusza na siłę zrobiła i... Kurde. Ale kwaśno, ale w sumie strzały to bym sobie pobrał, bo łuk mam, no łuk. No właśnie, nie wiem, wszystkie strzały, no bo... Kurczę, jak ja mam liczyć na to, że... że tym mieczykiem coś pomacham i mi się super będzie machać, to nie wiem. Czy piratowi, jak sprzedam łupy, to będą droższe na przykład? Czy to się kiedykolwiek zmieni? Nie wiem, trochę tu rzeczy zostało, jakieś siarka, srebrny pierścień. Parcy. Możemy to wszystko posprzedanie. Słoma, pazury, kielich, piły, kubaczka. Nie wiem, czy to raczej niepotrzebne rzeczy, ale błoty na szyjnik, mazurkę to chyba do wytwarzania. Węgiel raczej nie, a i koszt ziele tu, ale bym zostawił to w razie czego. Bagienne ziele to możemy się później skopcić. Owce, skóra sprzedajemy. Myśli, że to takie łatwe. Regeneruje manę. Nie wiem, o co chodzi, ale zostawię. Może coś później z tego fajnego sklecimy. Tutaj nie. Jedzenie. Ja właściwie nie korzystam praktycznie z tego jedzenia. Ale prawda, grog właściwego marynarza.
No nie jest dobra, na razie zostawimy. Jeszcze może tyle strzynamy, no bo to akurat już rzeczy. Łuk zostawimy, tak? Laga, możemy. Chcemy to wywalić. Sierpa też, zarcewniały krótki miecz też. Miecz dwuręczny Roda. Kurde, zostawiłbym. I tak jest, mogę go sprzedać tylko za 9. Za 9 golda, nie wiem dlaczego. Normalnie zwarty, tu ma napisane. A, 60. Kurwa, jak obcinałem sceny. Szkoda, że nie ma jak w Falloutie, że daje sobie perki do dobrego handlu. A, w Falloutie, piękna gra. Jak widzicie, właśnie się wczoraj zastanawiałem, że gdyby nie to, że kiedykolwiek siadam tu i nagrywam faktycznie, bo się zastanawiałem, że jest w ogóle warto. In general, już nie mówiąc o tym, że po prostu to lubię, tylko czy jest to warte. I uświadomiłem sobie, że gdyby nie to, że właśnie tu siadam zawsze, bo widzę tą, to jest ta, nie, a ta plaża po lewo. A możemy iść. Gdyby nie to, że tu w sumie siadam zawsze, to nigdy bym nie nagrał, nigdy bym w ogóle nie odpalił praktycznie. Jestem przekonany, że nigdy bym właściwie nie zagrał w Fallouta. A tak udało mi się. I to super, bo kompletnie zakochałem się w serii. A właśnie tak coś kojarzyłem, że tu się właśnie tak wolno, płytko było. O, bryłka złota. A jak mogę łuka wyciągnąć? Jak mi dwa nie działa. Ty. Co jest? Ty, przycisk dwa mi nie działa? Czekajcie, aż muszę sprawdzić, czy mi przycisk. Nie no, działa dwa. Przycisk. Kurde. A we zrobimy to. A nie, no nie działa, ty. Jak mam... Nie, jak z tym mieczykiem? No coś, ty chuj obezji. Nie mogę wyjąć normalnie tego, no. No gdzie z mieczem będę w tej jaszczury bił? Bezi, wyciągnij, proszę cię, łuk. Halo. Jeszcze raz spróbuję może wczytać, bo coś się zbagowało. Chłop, co chce mieczem za 40 jaszczura pokonać? O, zbagowany save. Świetnie. Dobra, wracamy. Zostało naprawione. Może nawet zapis się naprawił, ale wolę nie... Nie no, nie działa. Co jest? Czemu nie działa mnie łuk? No dwa. No mam kurwa strzały. O nie. Ojejciu. Wiecie dlaczego nie działa? Bo to jest ognisty łuk, który strzela na pierdolone ogniste strzały. A ja ten dobry łuk, dokładnie taki sam. Dokładnie taki sam, tylko się zajebiście nie świecił. Kurczę, molek sprzedałem. Co są takie lagi? Oddaj mi FPS-y. Nie no, powinno... Halo. Jest to włączony w miarę. Wreszcie się postarałem, bo ostatnio miałem 75 programów w te. Wreszcie włączyłem praktycznie wszystko. Jest OBS i kilka może programów. Tak, jakby mi to cokolwiek obchodziło. Dobra, słuchajcie. Gareth, ja potrzebuję łuka. Nie chcę wieści, chcę handel. Potrzebuję łuka, jakiś dobry... Nie masz łuka? To było oczywiste. A stal czy chcemy? Chyba... Kurde, chyba chcemy. Mogę ci opowiedzieć. Ile mam tej stali w ogóle? Można porobić i postrzelować miecze. O tym nie wiedziałeś. 14, o kurwa, tylko by trzeba było teraz znaleźć miejsce do robienia tego. To było oczywiste od dawna. Nie dłuto, ale to co się, nie wiem jak się nazywa to do kowalstwa. Co słychać? Nie narzekam. Co prawda trochę się nudzę, ale przynajmniej nie muszę pracować. Czekam na nowe zadanie od Grega. Jakie zadanie? Nie wolno mi o tym mówić. Bez urazy, ale ciężko pracowałem, by je dostać i nie mam zamiaru go stracić. Możesz mnie czegoś nauczyć? Przepraszam, ale nie mam czasu. Muszę trenować. Kto może mnie czegoś nauczyć? Henry i Morgan dowodzą grupami abordażowymi. Mogą cię podszkolić w walce wręcz. Ludzie Henry'ego ćwiczą się w walce bronią dwuręczną. Morgan, jak oglądasz tę serię, a nie widziałeś serii czy dwóch piratów i jeden statek, nie mam to obejrzyj i zrozumiesz, o co chodzi z abordaż. Wydaje mi się jednak, że Jack, Alligator i Samuel mogą ci pokazać jakąś przydatną sztuczkę. Dobra. Wszystko fajno,
Wszystko super. Ale trzeba tutaj mi kurde łuk znaleźć, jakiś porządny. Trzymam się od tego zdania. O! Skip! My ziomy. A kogoż to stary Skip znowu widzi? Ja cię znam! Zatoka koło miasta, pamiętasz? Skip? To ty? Nie mów, że o tym jak widać, trudno mnie zapomnieć. Trzymam się ale od tego wydaje zdaleka. Mi się, że jeszcze gdzieś cię widziałem. Gdzie się z tobą no tak! Nie musisz mi tego mówić. Rysownik się nie popisał, ale to byłeś ty. Ale nie ma o czym gadać. Na swoim liście gończym też wyglądam dość szpetnie. Powinien co być tu mądrzejszy. Robisz? Wróciłem z Korinis i czekam na powrót kapitana Grega. To się widziałem Grega w Korinis. Naprawdę? Niech to diabli. Coś musiało pójść naprawdę źle. Powinien już dawno wrócić z naszym statkiem. Najlepiej będzie, jeśli wrócę do Korinis i poczekam tam na niego. Ale nie dzisiaj. Mogę ci opowiedzieć. Dopiero co wróciłem. Naprawdę w to wierzysz? Dobra, miałem taki dobry plan. Patrzcie, po tu pisze. Bandytach? Napadają nas od co? Niby po co wznosimy te palisady? Do cipy tak to mają. Pisze tutaj, pozwól się zaskoczyć. Żebyś wiedział, ile oni mają złota. Chciałem was wystraszyć, ale w sumie uświadomiłem sobie, że strasznie tego nie lubię i lepiej tego nie robić. Teraz trwa wojna. Co się stało? A może to zrobię? Zapłacili nam za ostatnią dostawę, a więc poszedłem do nich, żeby dostać swoje złoto. Nie lubię bardzo. Kiedy tylko wszedłem na bagna, ci obwiesie rzucili się na mnie. Co gorsza, załatwili Angusa i Hanka. Dwóch naszych najlepszych żeglarzy. Nie zapuszczaj się na bagna, mówię ci. Atakują każdego, kto wygląda inaczej niż oni. No ja wiem właśnie. Spotkałeś kiedyś Kruka? Pewnie. Stałem wtedy na straży z Henrym. Widzieliśmy, jak Kruk zostawia swoich ludzi w wieży stojącej kawałek na południe stąd. Skoro zostawił ich tak blisko, to na pewno mają nas szpiegować. Widziałem też, jak obchodzi się z ludźmi, którzy nie okazują posłuszeństwa. Kiedy ktoś pokaże choć cień niesubordynacji, może stracić głowę. Uważaj na Kruka. Dobrze ci radzę. Opowiedz mi coś więcej o Angusie i Hanku. Angus i Hank mieli spotkać się z bandytami poza obozem. Mieli ze sobą wszystko, co tamci zamówili. Kutą stal, wytrychy i inne takie rzeczy. Niestety nie wrócili. Te sukinsyny musiały ich załatwić. Morgan i Bill szukali ich, ale bezskutecznie. Bill był szczególnie smutny, bo Angus i Hank to jego bliscy przyjaciele. Jest młody i słabo znosi takie wydarzenia. Inni przyjęli to ze spokojem. Utrata dóbr nie jest niczym wielkim. Ale ten grog, który nieśli... Było tego ze 20 butelek! Naprawdę? Okej, potrzebny mi pancerz bandytów. To faktycznie jest potrzebne. Odbiło ci do reszty? Kiedy bandyci odkryją, że nie jesteś jednym z nich, nakarmią tobą węże błotne! Wiesz, gdzie mógłbym znaleźć taki pancerz? Nigdy się nie poddajesz, co? Dobrze więc. Kiedyś mieliśmy jeden taki. Może wciąż leży gdzieś w chacie Grega. Może ci go da, jeśli tylko wróci. To naprawdę nie ma problem. A jak się dostać? Jak się dostać do chaty? Spokojnie, chłopcze. Chcesz podwędzić coś, co należy do Grega? Kiedy kapitan opuszczał nasz obóz, polecił Francisowi pilnować, aby nikt nie wchodził do jego chaty. Co możesz mi powiedzieć o Francisie? To nasz skarbnik. Kapitan mu bardzo ufa. To dlatego powierzył mu zastępstwo. Chociaż reszta chłopaków nie szanuje go zbytnio. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z Samuelem. Siedzi w małej jaskini na północ stąd. Samuel wie prawie wszystko. Kurwa, Skip, ale ty masz dużo do gadania. W sprawie grogu. Ty się gadasz dużo. 20 butelek, tak? Tak, do cholery! To był nasz cały zapas!
Możesz mnie zabrać do Corinis? Nie. Wyruszam później. Najpierw muszę odpocząć i napić się grogu. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Masz może coś do sprzedania? Ja mam lepiej. Jeśli chcesz pohandlować, to pogadaj z Garetem. Dobra, dobra, wiem. Dobra, idziemy stąd, bo chłop mnie zagadał. Oj, ale tutaj taki kufer i nikt nie pilnuje. Zapis? Ty, nie resetowałem kompa. Tylko gierkę. Zazwyczaj to nie działa, zazwyczaj jednak muszę, nawet po resecie gierki muszę... No nie działa, w sensie po resecie muszę jakby zresetować. I tak muszę zresetować kompa. Ty, dobra. Skip już ojebany na sianko. Mat, tu strasznie dużo nowych postaci jest. Gart, to chyba z nim gadaliśmy, ty. Patrzcie państwo, nowy i do tego szczur lądowy. Nie jesteś aby za miękki na pirata? Możesz mnie czegoś nauczyć? Ciebie? Jasna sprawa. Mogę ci pokazać, ale z drugiej... Bo postawię ci... Nieźle, chłopcze, tylko nie przynoś... Nie chcę nic się od niego uczyć. Nowy! I dobrze, przyda nam się każda para rąk. Jak leci? Na razie w obozie jest cicho. Myślę, że trochę odpocznę. Na twoim miejscu zrobiłbym to samo. Dobra rada. Kiedy są tu bandyci, podoba mi się. O kłopoty. Co wiesz o bandytach? Co wiesz o bandytach? Poza tym, że są niebezpiecznymi mordercami i mają przewagę liczebną, tak. Mają dużo złota, tak. Które wydają jak najęci. A właściwie to wydawali dużo złota, bo za ostatnią dostawę nie zapłacili. Nie sądzę, żeby zabrakło im złota. Pewnie pomyśleli, że wszystko ujdzie im na sucho. To oczywiste od dawna. To tylko co wiesz o Francisie? Masz na myśli coś innego niż to, że jest leniwy i niezaradny? Tak. Pomyślmy. Tak. Nie, nic innego nie przychodzi. Kurde, muszę te słuchawki wreszcie. Już mogę iść i oddać, ale żeby tam iść, to jest 5 km, więc nie chcę mi się iść z buta. Więc muszę teraz poczekać na dowóz. A już czekałem chyba z 2 miesiące na te słuchawki, żeby je wymienić. Ja kupiłem w sumie te nowe słuchawki, mam takie kupione. To są Razery. Takie, kurde, powiem wam, te kosztowało 80 zł. I przez fakt, gdyby mi... One mi spadły tak ze 100-200 razy, bo za każdym razem, kiedy wstawałem od komputera, to praktycznie one leciały na ziemię. Więc w końcu się zepsuły. A zresztą nadal działały, tylko tak lekko coś... szumiło, jak było głośno, tak jakby coś się tam oderwało i tam latało w środku, więc się wkurwiłem i rozwaliłem jedną słuchawkę. więc nie działa. Ma to sens, co? No, ale tak pewnie by działały nadal. I są dobre. Kurczę, jak na 80 zł, spoko. Tamte chyba 200? Coś takiego. Giga dużo, a takie kurde, jak powiem wam, jak pierwszy raz założyłem i byłem przyzwyczajony do tych i założyłem właśnie te Razery, to taki pusty dźwięk to dla mnie miało, naprawdę. W sensie strasznie słabo brzmiały. Później nawet spoko, ale bardzo charakterystyczne Razery są. A kupiłem je w sumie tylko po to, żeby jak Cyberpunka będę odpalać, to żeby dobra muzyka leciała i żeby w ogóle, żeby, wiesz, imersja była. Pójdę na 20 FPS-ach. Muzyka ma być dobra. Dobra, przynoszę mięso. Aha, to dobra. Najpierw muszę się napić. No, już lepiej. Dobrze, powtórz mi, czego chcesz. Jack Alligator kazał mi przynieść to mięso. No tak, teraz sobie przypominam. Dawaj je tu.
Co tu robisz? Greg powierzył mi dowództwo nad jedną z dwóch grup abordażowych. Jestem odpowiedzialny za zaopatrzenie, które dostarcza nam Jack Alligator. Odpowiadam też za to, aby okoliczne stwory nie zbliżyły się zanadto do obozu. Ja bym chętnie pomógł, jakbym miał. Ja też mogę pomóc. Powiedziałem im, że ma tu być spokojnie, kiedy... Kapitan Greg wróci. Ogarnij. Robisz coś konkretnego? Robisz coś konkretnego? Hej, wolnego! Moja praca jest bardzo ważna. Nadzoruję szkolenie moich ludzi. Staram się ich zmienić w nieustraszonych wilków morskich. Najlepszych piratów, jacy kiedykolwiek żeglowali po tych wodach. Nie wysługuję się ludźmi. Każdy z nich dostaje niezły grosze za swoją robotę. Chcę dołączyć? Chcę dołączyć do waszej grupy. Do nas? Moi chłopcy na razie obijają się na plaży. I nawet palcem nie kiwną, póki kapitan nie wróci. To wiem na pewno. A jeśli chcesz pokazać, na co cię stać, możesz oczyścić plażę na północy. Jak będę miał łuk, bo tym mieczykiem to... Jeśli się tego pozbędziesz, chłopaki... Nie ziewaj, bo mi też się chce. Zaakceptują. No, witam w mojej ekipie. Teraz powstanie takie kółko ziewających ludzi. Wracam do obowiązkowego wypoczynku. Morgan, nie wracasz, stawaj. My tu mamy jeszcze kwestie dialogowe do wybrania. Co myślisz o Francisie? A co mnie on obchodzi? Nic do niego nie mam, jeśli on nie ma nic do mnie. Czy on nie jest tu szefem? Myśli, że jest tu szefem. Ale Greg kiedyś wróci i wtedy Francis pójdzie piłować deski. Możesz mnie czegoś nauczyć? Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie jak wyczyszczę plażę. O. Naucz. Nie chcemy. Angus i Hank. Pewnie dorwali ich bandyci. A ten drań Angus miał przy sobie mój pierścień. No dobra, to był już jego pierścień. Uczciwie wygrał go w kości. Ale ja pewnie bym się odegrał. A tak jak kamień w wodę. Jeśli znajdziesz gdzieś mój pierścień, przynieś mi go, a ja ci to wynagrodzę. Jodzio. Dobra, to idziemy. Idź spać. Nie, no nie mów tak. Ale jak ktoś... Dlaczego jak ktoś ziewa, to mi też się chce ziewać. Jak to działa? No, jestem bardzo chyba na to taki... No, nawet w grze komputerowej, jak ktoś ziewa, to mi też się chce ziewać. A może gry komputerowe mnie relaksują na maksa, tak? I przed chwilą byłem taki właśnie rześki, a co odpalam gierkę i tak sobie... A to idę spać. Jak mam takie poczucie, takie chillowości, wiecie o co chodzi. Czyżby nowa twarz? Masz ochotę na rum? Albo coś mocniejszego? O kurde. Chciałbym pogadać z tobą o Francisie. Nie chcę słyszeć o tej imitacji kapitana. Cały dzień tylko grzeje tyłek na ławie i myśli, że jest kimś ważnym. Fajną grę też znowu nie ostatnio znalazłem. Co za demon opętał kapitana, tak, że się wpadł na taki pomysł. Różne te tajkuny są tak super. Na przykład symulator handlu marihuany, symulator drug dealera. Drag tamtego, budujesz sobie miasto oparte na tego. Fajne też, że takie rzeczy powstają i że ludzie się teraz nie dopierdalają, bo wszystko idzie do przodu. Muszę się dostać do chaty. Wyobrażasz sobie 20 lat temu na PlayStation symulator sprzedawania narkotyków. No to już koniec, jakby o PlayStation. Pozwoli ci tam wejść, żebyś mógł sobie coś zabrać. Chyba, że... Tak? Masz coś, na czym mu bardzo zależy. Rum. Wiem, że Francis ukrył coś w opuszczonej kopalni. No myślałem, że to tu. Kiedyś staliśmy razem na straży. On jak zwykle zasnął. Przez sen zaczął coś mamrotać. Nie wiem, co tam schował, ale to musiało być dla niego bardzo ważne. Może zdołasz to wykorzystać. Kiedy kapitan wróci i zobaczy, że z chaty coś zniknęło, Francis wpadnie w poważne tarapaty. Moja racja? Przyszedłem po moją... Ech, bez grogu to wy nawet palcem nie ruszycie, co? Emu. Przyszedłem. Mam nadzieję, że da się to pić. Kończy mi... O kurde. A to nie mogę, bo ja mam chyba misję z tego, że mam 20 tego grogu przynieść.
Ja po prostu nie mogę na wykupywać tego grogu 20 i po prostu oddać misję. Poka. Napój dla Brandona. Muszę kupić Brandonowi drinka. To nie. I chcę uzyskać 20 butelek grogu. No. No to... To jak kupię, to... Nie będzie prawie tak, jakbym odzyskał? Ale to nie wiem, w sumie się pewnie nie opłaca. Muszę 110 golda wydać. Dobra, coś się wydarzyło w obozie. Zobaczymy, może znajdziemy te butelki. Później będę żałował, że Morgan i reszta jego chłopaków głównie chlała i obijała się. Tylko Henry zabrał się za jakąś robotę. Wziął swoich chłopaków i zaczął stawiać palisadę. Najwyższy czas, żeby kapitan Greg wrócił i porządnie kopnął Francisa w ten jego tłusty tyłek. Co masz mi zaoferować? Co możesz mi zaoferować? Mam wszystko, czego może potrzebować pirat. Zgadłeś, że nie łuku. No niestety, pakiet i tak. Biały rum, grek, grog, piwo, bagienne ziele. Okej. Okay. Chcesz czegoś mocniejszego? Chcę czegoś mocniejszego. Mamy tu konesera. Podoba mi się to. Jest tak. Dobry trunek musi być przejrzysty i mocny. Klasyka. Powinien spływać w głąb gardła niczym płynny ogień. Ciężko to osiągnąć, ale chyba znowu się rozgadałem, a ty chcesz się napić. Proszę bardzo. Mój własny wynalazek. Nazwałem go Szybki Śledź. Jak ci smakuje? O kurwa. Nie inaczej. Nie znasz przypadkiem dobrych receptur? Chętnie się uczę pędzenia czegoś ciekawego. Jeszcze jednego? Proszę. A wezmę. Daj trochę tego srogi trunek. Dobra. Możemy tutaj szybkiego śledzia zakupić. Zastanawiam się, czy efekty nieznane. Bardzo możliwe efekty uboczne. Kurwa. A nakupiłbym ze 10 i to po prostu wypił. Halo? Ło kurwa! Dlatego to się nazywa szybki śledź. Okej, ma to sens. Słuchaj, Samuel. My tu chyba musimy więcej tego kurse szybkiego śledzia zakupić. Ja bym potrzebował szybkiego śledzia. Z 5? Myślę, że z 5 będzie git. Nie wiemy, ile tylko to działa. Mam nadzieję, że długo. Dobra, tu mamy potwory. Nie chcemy tam iść, bo mi nakopią. Chcemy iść spać. Muszę mieć łuk jakiś kurwa, jakikolwiek łuk by się przydał. No i teraz musimy znaleźć te jakby jaskinie, tak? Jakąś. No. Cykl ziewania się rozpoczął. Ty w ogóle jak się kimnę, to nie będzie tego? Nie będę miał nadal efekt szybkiego. Mam nadal efekt szybkiego śledzia. A to w sumie nie wiedziałem. Dobra, jakieś jaskinia, coś tego owego, nie? On tam to coś mówił. Tylko, o kurwa, tam na pewno nie idę. Teraz będziemy tu ogarniać wszystko. O! Proszę ci, Bezi. O, już nie po szybkim śledziu. Ciekawe, czy mogę tu na przykład zebrać czarną perłę czy coś. Te czarne perły są giga dużo warte. Czaszka. No nie wiem, czy ja chcę się tutaj bebłać w tej wodzie. Raczej tu nic nie będzie. Ale będę żałował, że nie przeczesałem terenu, kurde. Dobra, walniemy szybkiego śledzia. Może będzie... Walłem? Nie wiem, czy walły szybkiego. Chyba walły szybkiego śledzia. Mam nadzieję, że efekt uboczny to jest bieganie, a nie zaraz się okaże, że efekt uboczny to jest... Nie wiem. Coś innego, jak za dużo na przykład weźmiesz szybki śledzi. O! No to jest bug, który mam pierwszy raz. Nie będę ukrywać. Nigdy wcześniej takiego owego nie posiadałem. Nowość. Twórcy gry zadbają o to, żebyśmy tutaj na pewno nie spędzili czasu
robiąc te same czynności, prawda? Tu jeden bóg, tu drugi. Dobra, tu jest... A, tam jest chyba jaskinia. Chyba o to chodzi. Nie wiem. Zobaczymy. Ty, to wygląda jak wielki rycerz w sumie, nie? Bo to jest wielki rycerz. Okej. Okay. Ciekawe. Dobra, z szybkim Gregiem powinniśmy szybko udać się na miejsce tam. I może nawet nas... One nie są aż takie mocne, ale kurwa jest ich 15, a ja mam miecz. Krzyneczka. A, wiecie, to było giga ciężko szukać na pewno jak się tego... Jak się, wiecie, nie miało... O kurwa, widzę cię. Przezroczystej wody. Kurwa, nie bijesz aż tak dużo. Kurde, da się zrobić. Tylko jak wczytam, to nie będę miał już efektu szybkości, nie? To jest strasznie słabe. Ale trochę też zrozumiałem, bo by był straszny abusing tego. Biegniemy, wywołujemy tego cienią stwora. Biegamy z powrotem i kradniemy co możemy. Taki jest plan. Chodź tu. Idziesz? O kurwa. Nie, nie, nie. Zostaw mnie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Idziecie? Zajebiście. Teraz spierdalamy. Może nawet zgubię pościg. Tylko ja nie wiem, czy tu będzie coś ukryte tak realnie. No nie. Giga nie warm było, dobra. O nie, no nie, żeby teraz nie paść. Nie, 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 nie. Na pewno nie, o nie, 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 bysku. Nie, 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 na, 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 na. I'm not gonna die today. Try hard mod. Jest, mamy to. Tylko chyba nie o tą jaskinię chodziło. Ty, jak tu... Kurde, ta kamera do tyłu, ja nie pamiętam. Fy, to nie było? O! Kurde. Myślałem, że z poza rędzem jesteśmy dawno. A to uparte gostki. Dobra, to chyba nie o tą jaskinię chodziło. Dobra, czas sprawdzić misję. Tak. Kompas, garetny, drewno, dobra. Satura chciałaby przyniósł mu każdą rzecz, która pozwoli mi wybliżyć prasnałą kulturę. Gorzelnik Samuel powiedział mi o tajnym schodku Francisa w jednej z kopalni w kanionie. Może znajdę tam coś, co pomoże mi dostać się do chaty. Kurwa, jakieś... Saturas wysłał na bagna człowieka imieniem Las. Boi się... Lans. Boi się on jeszcze nie zaszedł daleko. Henry czeka przy palisadzie na drewno. Mam powiadomić o tym Owena, który razem z Malcolmem przybywa w Kotlinie. Nie będzie z Kotlina. Greg zabrał Garrettowi cenny kompas. Garrett powiedział, że jest zakopany na południowej plaży. No tam możemy iść, tylko mam za słaby miecz. Morgana i Billa nie przyniosły efektu. Muszę kupić? Tak, nauczy mnie wtedy. Teraz należę do ekipy Morgana i mam oczyścić ze stworów północną plażę. Świetnie. Dobra, wydaje mi się, że no nie uda mi się to zadanie niestety. Właściwie żadnych z tych zadań, ale póki jest to 38 minut, więc myślę, że idealny moment, żeby zakończyć. Ja sobie na pewno teraz wrócę z powrotem do naszych tutaj magów wody. I magowie wody, mam nadzieję, że mi tutaj odprzedadzą jakiś miecz, który będą mieli na zbyciu. I wtedy zacznę robić jakieś poważne misje. Co tu się... Łożesz kurwa! Czemu one takie uparte są? I mnie tak gonią. Ktoś mi, no właśnie, ktoś mi kurwa pomoże, ty 300 piratów, to a sam muszę tutaj wszystko robić za was. Wszystko sam muszę robić, te bile pojebane. Jak to mawia? Ty! Nie wiem dlaczego, ale mi jarają mnie skóry. Giga. Skóra to pielca, no jest trochę warta. Jara mnie to. Zawsze właśnie mówię, w Gothiku Trójce zbierałem w ogóle te skóry. I nie wiem, tak jak u kolekcji sobie kurwa zbierałem skóry. Dlatego, że absolutnie nie jestem właśnie w domu, że nie jestem za zabijanie zwierząt. A w sumie to
Nawet jestem weganem, weganinem? Nie wiem. On myśli, że to się odmienia. Tak coś czułem, że dojadam. No jakoś lubię zabijać zwierzęta w grze komputerowej. Dobra. Tyle. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Zostaw like, komentarz, suba. Wpadnij do Instagrama, mój drugi kanał. Zobacz Rewinda, Twitch. Wszystko macie w opisie. Twitter. Miłego dnia, miłej nocy. Do zobaczenia. Widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Cześć.